Ja nie zamierzam tego zrobić. Ja też nie zamierzam tego zrobić. Jestem teraz na spacerze z moimi pieskami. Pieski zasłużyły na odrobinę wolności. Dobrze się zachowywały, są grzeczne, nie gryzą. Dlatego pozwoliłem im troszkę pobiegać. Dałem im odrobinę wolności. Ja nie zamierzam się na to zgodzić, aby mnie traktowano tak, jak ja traktuję te pieski. Że za to, że będę się dobrze zachowywał, że będę poprawnym obywatelem i się zaszczepię, testuję i noszę maseczkę, że spuści mnie ktoś troszkę ze smyczy i pozwoli mi oddychać świeżym powietrzem. Nie zgadzam się na to. Nie zamierzam tego robić. Ja jestem człowiekiem wolnym, nie jestem bydlakiem, nie jestem psem, nie potrzebuję tresury, ja mam swój rozum, wiem, co jest dla mnie dobre, wiem, że powietrze świeże jest dobre i wiem, że jak mi nic nie boli i nie mam gorączki ani kataru, to wiem, że jestem zdrowy, nie muszę się testować. Ja nie mam zamiaru tego robić. Ja nie chcę i nie będę się testował, nie będę nosił maseczki. Ja jestem zdrowy, a wszyscy, którzy twierdzą, że ja jestem chory, sami są chorzy. Nie zamierzam tego robić. Absolutnie nie. My nie jesteśmy bydłem. My nie jesteśmy psami. My jesteśmy stworzeniami świetlistymi, boskimi. Mamy geny boskie. Wolność jest zapisana w naszych genach. Bez niej nie potrafimy żyć. Ja nie potrafię żyć bez wolności. I nie mam zamiaru zgadzać się na cokolwiek, co mi tą wolność zabierze. Nie mam zamiaru się na to zgadzać. Nie ma mojego przyzwolenia. Ja nie zamierzam tego robić. Absolutnie nie. Wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Tylko to się liczy. Świeże powietrze. Świeże powietrze, bez masek, spotkania towarzyskie. Nie zamierzam robić żadnych idiotyzmów, których celem jest zabranie mi wolności. Innego celu nie widzę w tych całych poczynaniach. A ja nie mam zamiaru i nie zamierzam tego robić.